Wszystkie grzechy Intela, jak to okrutnie brzmi, ale spokojnie, drodzy fani niebieskich, ten temat nie będzie zero-jedynkowy. Spojrzę oczywiście na błędy, wady produktów Intela, ale przy okazji postaram się znaleźć odpowiedź, dlaczego Intel podejmował takie decyzje. Czy to na podłożu politycznym, ekonomicznym, czy może nawet ekologicznym. Z tej strony Lipton i zapraszam Was na kolejny odcinek o charakterze analitycznym na kanale Morele TV. Czas na pobudkę, moi kochani, jedziemy z pierwszym tematem tego odcinka, czyli z legendarnym wzrostem IPC. Jak dobrze wiecie, od generacji Sandy Bridge te wzrosty wydajności względem kolejnych generacji są naprawdę bardzo małe. Oczywiście mamy dwa wyjątki, pierwszy w postaci Sandy Bridge i przejście z Nehalemów, a drugi to Broadwell i wydajność tej jednostki w grach komputerowych za sprawą modułu EDRAM montowanego pod czapą. Mamy przeciwników i zwolenników Intela. Mamy osoby twierdzące, że ten wzrost IPC jest tak mierny, że Intel równie dobrze mógłby nie wypuszczać tych nowych procesorów, a skupić się na jednostkach, które pokaże za 2-3 lata, ponieważ i tak wydajność tych jednostek, które pokażą się w przeciągu tego okresu, nie będzie powalać na kolana. Z drugiej strony zwolennicy Intela mówią, no, że ten wzrost wydajności, ten mizerny wzrost wydajności jest podyktowany głównie brakiem działań konkurencji, no i tym, że Intel może, ale nie musi. Pokazał, że może Broadwellem czy Sandy Bridge'em. No właśnie. I tu dochodzimy do momentu, w którym spierają się jakby dwie teorie. Mamy konsumenta, mamy też wielką politykę firmy, mamy aspekty ekonomiczne, polityczne. I gdzie de facto szukać tego problemu? Zobaczcie jednak, że w tej całej rozmowie zapominamy o przesiadce z jednej generacji na drugą Intela. Że osoba, która w tym momencie dysponuje Sandy Bridge'em, ominęła de facto 6 generacji, czy nawet 7 generacji procesorów, nie kupiła wydajniejszego modelu, bo tamten w zupełności ją zadowalał. Szczególnie możemy na to patrzeć pod kątem gier, gdzie widzimy, że te jednostki czterordzeniowe i ośmiowątkowe Sandy Bridge w wielu tytułach dają jeszcze radę. Oczywiście, jeśli nie tworzymy jakichś nadzwyczaj rozbudowanych konfiguracji, czy SLI, czy z GTX 1080, czy 1070, ale jednak są tytuły obecne, gdzie ten procesor daje radę. I na wielu grupach dyskusyjnych, czy forach, spotykam się z opiniami, że dopiero w momencie wyjścia Coffee Lake'a zmienię swój procesor Sandy Bridge model i7-2600K, czy Ivy Bridge, na ten model, który będzie dostępny od tej chwili. To jest duży problem dla Intela. W tej wielkiej rywalizacji zapominamy właśnie o istocie takiego czynnika ekonomicznego w postaci przesiadki ze starszego produktu na nowszy produkt. Intel widzi, że użytkownicy tak przyzwyczaili się do jednostek starszych, tak dobre były to jednostki, że nie miała sensu w ich istocie przesiadka na wyższy w numerku model. I na tym aspekcie firma Intel najwięcej traciła. I teraz, wprowadzając Coffee Lake, zasada jest prosta. Wypuszczamy modele z większą liczbą rdzeni, z większą liczbą wątków, oferując coś ekstra użytkownikowi, konsumentowi, dla tej podstawki desktopowej. No i czekamy, aż decyzja o przesiadce ze starszej generacji będzie nieco przyspieszona. Także no, zobaczmy na to wszystko pod tym kątem, że jest to oczywiście grzech Intela, że ten IPC nie wzrósł, ale z drugiej strony sam Intel zapędził się w kozi ruch i w tej całej rozmowie o konkurencji, o wzrostach IPC nie można zapominać o takiej wewnętrznej rywalizacji producenta. Bo jednak, z tym się musicie zgodzić, do momentu prezentacji Ryzenów to Intel był w tych procesorach desktopowych no wręcz monopolistą. Nie bójmy się tego tak określić. Glut czy lód? Oto jest pytanie. W opisie tego filmu znajdziecie link do opracowania redaktora techlipton.pl na podstawie wpisu znanego overclockera niemieckiego. Tam też poruszony jest cały temat tego gluta, tego niesławnego spoiwa termicznego montowanego pod zintegrowanym rozpraszaczem ciepła procesorów Intel. Jak dobrze powinniście wiedzieć, od momentu prezentacji procesorów Ivy Bridge zaczęła się cała rozmowa o tym słabym, nieudanym spoiwie termicznym, które znajduje się pod IHS-em procesorów
niebieskich. Oczywiście w przypadku Ivy Bridge'a problem nie był tak rozdmuchany do granic możliwości jak w przypadku Sky Lake'ów czy Kaby Lake'ów. Tak naprawdę od momentu prezentacji Haswelli Devil's Canyon, a także pierwszej generacji, jeszcze nie z dopiskiem refresh, zaczęto skalpować procesory, zaczęto szukać metody na obniżenie temperatur, które często po overclockingu były bardzo, ale to bardzo wysokie. Spoiwo termiczne jest problemem dla jednostek Intela, a w szczególności i siódemek, a także, jak się okazuje, platformy X299 i jednostek i9. Zgadzam się z tym, ale gdzie leży przyczyna jakby stosowania tego spoiwa termicznego? Zauważcie, proszę, jeszcze tak dodam na marginesie, że te spoiwo termiczne występuje w różnej formie. Nie każdy procesor ma problem z temperaturami. Nie każda jednostka Kaby Lake, czy Skylake, czy chociażby Haswell boryka się z wysokimi temperaturami na CPU. Może to świadczyć o tym, że jest różny proces nakładania aplikacji tej pasty, być może występują jej różne rodzaje. Niestety, ale to ciężko w jakiś sposób sprawdzić. No ale pojawiła się taka teoria, że jednak te jednostki mogą się różnić i te pasty mogą występować w różnej formie. Tak czy siak, problem istnieje, natomiast przyczyny mogą być następujące. Może to być rzeczywiście przyczyna ekonomiczna. Intel jednak płacił ogromne sumy pieniędzy za ściąganie różnych metali szlachetnych, powiedzmy złota do procesu lutowniczego. To wiązało się z ogromnymi kosztami. Mogą to być przyczyny ekologiczne, jednak składowanie odpadów takich metali może być jednak w jakiś sposób zagrożeniem dla środowiska, jeśli mówimy o setkach tysięcy czy nawet milionach wyprodukowanych procesorów. No i taki aspekt, powiedziałbym, że czysto związane z techniką ich produkcji, co oczywiście wiąże się także ze sprawą ekonomiczną, że przy procesie lutowniczym powstają odpady. No i wreszcie sprawa, która w jakiś sposób chyba jest najlepsza do wytłumaczenia dla Intela, czyli fakt, że mogą występować przy procesie lutowniczym i przy dalszej eksploatacji tych procesorów pęknięcia, mikropęknięcia wywołane tym procesem, co w istocie może doprowadzić do uszkodzenia trwałego procesora, czy to Skylake, czy Kaby Lake, te procesory, które mogłyby mieć zastosowany lód przy swojej powierzchni. W szczególności dotyczy to małych jednostek, małych układów krzemowych, gdzie te mikropęknięcia mogą rzeczywiście występować. Więcej dowiecie się z opisu filmu. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzania tego linku. Glut glutem, okej, z tym się zgodzę, ale zobaczcie, co się dzieje w przypadku płyt głównych i chipsetów Intela. Sandy Bridge, rok 2011, oczywiście nowy soket względem Nehalemów i chipsety płyt głównych. Idźmy nieco dalej. Ivy Bridge, a przy okazji premiery nowych procesorów wprowadźmy nowe układy płyt głównych. Dalej, premiera Haswella. Nowy soket, nowe płyty główne, nowy chipset. A jakże? Haswell Refresh? A może wprowadzimy to samo, co było przy Ivy Bridge, czyli płyty główne z układem o jeden stopień wyższym. No, może odpuścili sobie przy Broadwellu, bo jakby Broadwell był obsługiwany także przez płyty główne z układem Z97. No dobrze, premiera Skylake'a, tutaj musiał pojawić się nowy soket, w końcu mamy pamięci DDR4. No i także nowy chipset Z170. Premiera Kaby Lake'a, no i co? I znowu nowe płyty główne, a po pół roku decyzja o wprowadzeniu Kaby Lake'a, który wymaga do obsługi Z370. W ostatnich miesiącach Intel przeszedł sam siebie. W sumie mamy kilka miesięcy trwania chipsetu Z270 i de facto jest to już taki trochę wymarły chipset, który oczywiście był taki rozdmuchany do granic możliwości ze sprawą pamięci Intel Optane, że tylko ten chipset będzie obsługiwał tę pamięć, teraz z kolei Z370, a było tego mnóstwo. Sami zobaczcie, że Intel trochę przesadza z tymi płytami głównymi, a w szczególności z soketami i z chipsetami. Tego jest zbyt dużo. To ma zbyt krótki termin ważności, tak bym to określił. Dostajemy produkt, który na początku wydaje się być produktem gotowym do działania na ładnych kilka lat, bo te procesory będą użytkowane przez kilka ładnych lat, ale Intel, zobaczcie, że to możemy odnieść do tej sytuacji, tej wewnętrznej rywalizacji Intela, jeśli chodzi o konsumenta, który ma starszą generację i jednak chciałby procesor nieco nowszy. To jest jakby taki układ troszeczkę z producentami płyt głównych, że gdybyśmy wypuszczali płyty główne z soketami raz na 4 lata, no to wiadomo, że ten rynek płyt tak by się dobrze nie kręcił.
A zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Ryzena i tej platformy AM4, która ma być gotowa chyba na 3 albo 4 generacje procesorów Ryzen. No, ciekawe, czy tak będzie. Ale rzeczywiście, temat płyt głównych w przypadku Intela jest dość nieciekawy i zbyt często mamy premiery kolejnych chipsetów i soketów. Teraz wejdę na obszar czystej ekonomii, czystej walki dwóch firm, która oczywiście jest dawno minioną batalią, ale mimo wszystko może ona bardzo mocno oddziaływać na teraźniejszość. W latach 2002-2007 Intel stosował praktyki często uważane za praktyki monopolistyczne. Czyli stosował specjalne rabaty na zakup całych jednostek komputerowych wśród różnych producentów. Tutaj padają nazwy Dell, Lenovo. Ja też nie chcę zbyt mocno wchodzić w te oskarżenia z racji tego, że z tego co wiem, nie jest to prawomocny wyrok na Intela, a sprawa dotyczy naprawdę grubych milionów, ale jednak no, plotki, a także wyrok, który już zapadł, który jest poddawany istocie sądu odwoławczego, należy brać pod uwagę i należy o tym rozmawiać. Jednak mogło to w dużym stopniu oddziaływać na zasoby finansowe AMD, gdzie po prostu liczba komputerów, czy w których były sprzedawane procesory Intela, mogła sięgać nawet w tamtym czasie 95%. A jak wiemy, tamten okres nie był jeszcze takim, gdzie duża ilość konfiguracji była sprzedawana w takiej wolnej formie. Takiej formie, jak teraz kupujemy, czyli jakieś zestawy komputerowe składane przez samych użytkowników. Wtedy jednak masa rozwiązań trafiała w postaci gotowych zestawów komputerowych, które były sprzedawane nie tylko dla konsumentów, ale także dla biznesu, dla instytucji szkolnych i wielu, wielu jeszcze innych. Także rzeczywiście to była ogromna część rynku, gdzie Intel po prostu w jakiś sposób wyparł konkurencję w postaci AMD. Na tym jednak zakończę temat, a Wy sami ocencie, jak brać pod uwagę te praktyki Intela. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza w jednostkach Intela? Że możemy podkręcać tylko te, które posiadają odblokowany mnożnik. Intel na pewno nie jest firmą, która działa często prokonsumencko, która spełnia zachcianki użytkowników. Wręcz bym powiedział, że często podejmują działania, które w jakiś sposób blokują ciekawe decyzje producentów płyt głównych, czy chociażby pracę użytkowników. Tych, którzy chcą wycisnąć z tych jednostek nieco więcej. Tak było w przypadku płyt głównych i procesorów Skylake, czy płyt głównych na układzie Z170. Zobaczcie proszę, że pojawiły się nieoficjalne BIOSy, które krążyły w sieci. Pojawiły się także modyfikacje samych producentów płyt głównych, które pozwalały na podkręcanie procesorów, których magistrala była uwolniona od zarządzania także częstotliwością portów USB czy magistrali USB i także szyny PCI Express. Te jednostki mogliśmy podkręcać za sprawą BCLK. To było wszystko fajne, tak, przez jakiś czas. Natomiast później Intel wywierał presję na producentów płyt głównych, jakby nie zostawił tego tematu samego dla siebie, tylko podjął działania. Nie, tak nie może być, blokujemy. Dlaczego tego nie zostawił? Dlaczego nie wprowadził nowej generacji procesorów? Jakby, ok, Skylake'i, niech robią co chcą, wyszło to na jaw, zablokujemy to już na Z270. Zobaczcie, że każde takie działanie jest bardzo szybko torpedowane przez Intela. Co jakiś czas oczywiście Intel stara się udobruchać użytkowników, tak, wprowadzając Pentiumy G3258 czy później G4560, ale prawdą jest to, że jeżeli coś już użytkownicy zrobią z producentami płyt głównych, to niestety, ale takie działania, które są niezgodne z polityką Intela, są bardzo szybko kasowane i moim zdaniem nie są to działania prokonsumenckie, nie są to działania fajne, które mogłyby poprawić wizerunek Intela, który w ostatnim czasie jest jednak mocno nadszarpnięty. Zostańmy na chwilę przy tym temacie płyt głównych. Zauważcie, co się działo po premierze chipsetu P67. Był to układ logiki zarezerwowany dla procesorów Sandy Bridge i kilka tygodni, jak się nie mylę, po premierze tych procesorów nadeszła informacja o problemach płyt głównych, a dokładniej ich chipsetów z obsługą SATA 2. Otóż w następstwie użytkowania tych portów mogło dojść do pewnych komplikacji i te porty po prostu uszkodziłyby część układu logicznego, bądź same by uległy awarii.
Oczywiście z tego wytworzyła się nie lada burza, padły ostre słowa w kierunku Intela, że Intel wypuszcza chipset nieprzygotowany, niesprawdzony, że trzeba będzie zwracać te płyty główne. No, była cała procedura wymiany płyt głównych, zamykania tych starych rewizji, pytań, czy jest to nowa rewizja, czy stara, no i tak dalej, tak dalej. Ogólnie problem był rozmuchany do granic możliwości, ale fakt, był to jakiś kolejny kamyczek do ogródka w stosunku do Intela za popełniany błąd. Chociaż trzeba przyznać, że premiera Sandy Bridge nieco zmieniła stosunek do tego producenta i pokazała go na pewno w nieco lepszym świetle niż chociażby w ostatnim czasie, jak to miało miejsce w przypadku Kaby Lake'a. Temat platformy X299 jest moim ulubionym, bo tutaj mogę popłynąć po prostu jak po łysej kobyle na Intelu i nie ma za bardzo wytłumaczenia, skąd wzięły się takie działania tej firmy. O glucie oczywiście już mówiłem i to jest największa wada prawdopodobnie tych procesorów, ale jest jeszcze ich całe mnóstwo. Nieprzygotowana platforma dla płyt głównych, wprowadzona naprawdę bardzo szybko, w pośpiechu. Specjalny klucz dla konfiguracji RAID w kontekście łączenia dysków NVMe. Mamy tam jeszcze kilka takich, no, kuriozalnych wręcz decyzji, jak ograniczenie liczby linii PCI Express dla jednostki sześciordzeniowej, gdzie nie mamy tej specjalnej jednostki, dosyć taniej, ale dysponującej większą liczbą linii PCI Express. Na pewno platforma X299 nie jest najlepszą platformą w historii Intela, ba powiedziałbym, że dla entuzjastów i dla osób, które są w jakiejś części przedstawicielami tej platformy Head Intela, no to jest taki policzek po prostu, taki policzek w twarz, który naprawdę może odbić się bardzo negatywnie. Ja szczerze mówiąc, w swoim otoczeniu nie znam zbyt wielu osób, a są to często osoby bardzo mocno związane z tą platformą high-endową, które byłyby w stanie kupić te jednostki. Oczywiście glut jest takim głównym czynnikiem decydującym o tym, że wybierają oni ofertę konkurencji bądź starsze generacje. Także zobaczcie, że ta platforma X299 jest platformą słabą, nieudaną. O tym oczywiście już mówiłem w innej analizie rynku, ale tylko chcę Wam przypomnieć, że jest coś z tym na rzeczy i niestety ciężko znaleźć jakiś wspólny mianownik dla tych działań Intela w kierunku high-endowych propozycji. Wpadki marketingowe. Dla jednych istotne, dla drugich w ogóle. W końcu nie wiąże się to z cenami produktów, z ich wydajnością, ze strategią firmy, ale jednak w jakiś sposób pokazuje to prawdziwe oblicze firmy. Akurat w tym przypadku Intela. W ostatnim czasie mieliśmy takie dwie duże wpadki marketingowe tej firmy. Na początek informacja o sklejce Threadripera. O ja, co robi AMD, wprowadza jakieś dwa sklejone jajka i tak dalej, i tak dalej. Ale okazało się, że na hotpointie tak naprawdę Intel zaprezentował strategię, która ma na celu wyprodukowanie podobnej jednostki. No, trochę zawiało hipokryzją. Z drugiej strony mamy fakt podkręcania procesorów. Czyli wysokie temperatury, obecność gluta, co robić w przypadku Intela, co robić, drogi Intelu? No, nie podkręcać. Takie też było wytłumaczenie wysokich temperatur, że są to normalne temperatury dla tych jednostek, no i tyle. I należy nie zwiększać napięcia, przetaktowywać tych jednostek, ponieważ może to wiązać się z degradacją tych układów. Dwie wpadki dość szczególne. Na sam koniec rozmowy o problemach Intela zostawiłem sobie małą wspominajkę o platformie X99. Ja wiem, że jest to stary chipset, więc ta sprawa może nie jest tak nagłaśniana już w tym momencie, ale sam osobiście spotkałem się z wieloma problemami na tej platformie, zaczynając od niedziałających modułów pamięci operacyjnej, które trzeba było jeszcze raz wsadzać, montować wraz z całym procesorem, a jest to często problematyczne w konfiguracjach takich jak ja mam z założonym custom loopem na procesorze. Kolejna chyba największa bolączka to często niedziałające porty USB, szczególnie w tej nowej generacji 3.0 i 3.1. Z tym są naprawdę nie lada problemy i ciężko to jakoś logicznie wytłumaczyć.
Natomiast, no mówię, to jest jakby taki dodatek do całej tej rozmowy, to jest jednak miniona generacja i jednak patrzymy trochę bardziej optymistycznie w kierunku tych nowych generacji. Moi kochani, temat uważam za zakończony. Jeżeli oczywiście macie coś do dodania, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Tam możecie zostawiać swoje przemyślenia i napisać, czy odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie dać subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, lajka, ewentualnie dislajka, jeżeli temat Wam się nie spodobał. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Morale TV. Mówi Lipton. Pa, pa!